Wojciech Skrobański z powiatu ostrowskiego był najlepszy w tegorocznej edycji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Drugie miejsce zajęła Martyna Wekwert z Chodzieży, a trzecie Tomasz Kolanoś z Pniew. Z naszego regionu wśród finalistów na czwartym miejscu znalazł się Tomasz Janiak z Władysławowa z powiatu tureckiego i na szóstym miejscu Jacek Jastrzębski z Turku. Konkurs co roku organizuje Towarzystwo Samorządowe. W tym roku mija 21 lat od momentu powstania samorządu terytorialnego. Tematyka jest skoncentrowana na sprawach samorządu, organizacji pozarządowych, budowania społeczeństwa obywatelskiego. My chcemy po prostu przybliżać tą tematykę, również przepisy związane z ustawami samorządowymi i jak gdyby zainteresować młodzież i powiększyć jej wiedzę na ten temat. Nie tylko młodzież, bo pośrednio przecież też rodziców i również ich wychowawców. Gimnazjaliści z Wielkopolski rywalizowali już po raz 18 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. W sumie ponad 60 uczniów reprezentujących 35 powiatów przystąpiło do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę o samorządzie. Test wyłonił 8 finalistów, którzy musieli odpowiedzieć na pytania komisji. Chodzi o, jak gdyby, o propagowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym, przygotowanie przyszłych karier, przyszłych osób, które będą funkcjonowały w samorządach. No i generalnie społeczeństwa demokratycznego, czyli społeczeństwa obywatelskiego, które się rozwija w Polsce. Konkurs organizowany jest od 1994 roku. W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad 41 tysięcy uczniów.